Tak, Fair Lady z trzeciego roku. I tu też pewnie malowanka sobie nie wybierzemy, ale zrobimy sobie może jakieś swoje. Patrzcie, nie można maski podnieść, a szkoda. Robimy driftowóz z niego, no. Trzeba. Uuu, o, nieźle. Mam od razu build pod drift. A dobra, ja sobie zrobię swój. Napęd na tył, zostawiamy. Body kit, oczywiście. No i spoko, nawet takie mocne poszerzenie dosyć, nie? Pod drift musimy jakieś wybrać. To są takie bardziej, bym powiedział, o, coś takiego dajmy. Dobra. Te są ok. Zmienimy sobie zaraz kolor. Malowania niestety nie wybierzemy, no bo serwery Fordzy nie działają. Zresetuj Fordzy, polecam, mi działa. Działają w omalowanka? No zaraz zobaczymy jeszcze. Może już się coś naprawiło. Albo dajmy takie różowe, o. Ale kolor wtedy zmienimy na czarny może. Ej, no... Ach. Nie zrobił mi się kolor. Do driftu muszą być jakieś takie szalone kolory, nie? Coś takiego. Dobra, szyby mamy przyciemnione? Mamy. Gitarka. I mamy swoje takie malowanko. Zrób tunik Volkswagena Bory. Niestety Bora jest tylko w tym. Jako samochód uliczny, wiesz? Okej. Oj, te opony chyba za dobre już są. Bo to już są takie najlepsze opony do ścigania się. I one są zbyt przyczepne chyba, jeszcze poszerzyłem. No nic, zobaczymy. Jakoś leci. Nie, no nie jest źle. Nawet lepiej jest. Łatwiej go opanować. A i przesterowałem. Zachwaliłem i przesterowałem, kurde. No dobra, tutaj już sobie kilka razy jeździliśmy. Teraz spróbujmy sobie, chyba tutaj była jakaś strefa. Na tej nowej mapce, na Fortune Island są fajne drifty, ale teraz jak serwery nie działają, to ja nie wiem jak my tam wbijemy. Tu są fajne zakręty. Spróbujmy tutaj polatać. No i pięknie, teraz to fajnie lata, nie? No, pochwaliłem samochód i nie przywaliłem w ścianę, to jakaś nowość jest. Okej. No i pięknie! Ogórka na drift, dzięki za donate. Czy ja wiem? Ten ziomek jest dobry do driftu. Założyłem mu te najlepsze opony, trochę nawet poszerzyłem te opony i myślałem, że go to zmuli.
Ale jakoś nawet leci. Dobra, szukamy jakichś kolejnych zakrętów. A chyba coś tu będzie. O, trochę przesadziłem. Okej. Three-wheelerem trzeba skoczyć, wiesz, chyba. Żebyś zdobył ten skarb. No trzeba jakiś skok zrobić, chyba przy... przy tym takim zatopionym kościele, czy zamku, czy coś takiego, wiesz? Ogarniesz tam. Ale największa frajda jest z odkrywania samemu takich rzeczy. Farming Simulator zasrany, no. Nie no, lata, kurde, ładnie. Podoba mi się. Aj. No tu było kilka takich fajnych zakrętów, nie? Chcę się z tobą zagrać. No jak driftuję, to wolę sam, bo jest ciężko, żebyśmy się tu wszyscy pomieścili. I gram na manualu, to znaczy bez sprzęgła, nie? Tym zwykłym takim. Okej, tu będzie kilka zakrętów. Tutaj same takie gładkie, to na nich nie polatamy, nie? Czy zagram w Robloxa? Nie. Chyba nie jest gra dla mnie. To jest 350Z. 370Z ma troszeczkę inne... No inaczej wygląda troszeczkę z tyłu, nie? Ta dupa jest taka trochę krótsza, inne ma lampy z tyłu. Jajajajaj, wypadłem. No, niezła jest ta chura, naprawdę, do driftu jest genialna. Aż w szoku jestem. O, tu sobie trochę polatamy.
Czy oglądam Top Gear? Nie, nie oglądam. Nie przepadam za Top Gearem. Jest taka gra, którą chciałbym zagrać, nazywa się Grand Tour. Kojarzycie, nie? Ona jest właśnie Top Gearowa. I chyba w nią zagram, na którymś streamie. Ale widziałem, że to jest taki asfalt na pecety. Kojarzycie grę asfalt na telefony, nie? Strasznie wygląda ta gra. Ja już wiem, że tego typu gra... On się chyba jeździ na czas, tylko... takie... Nie wiem, myślę, że zajmie nam ta gra jakieś 40 minut, po czym ją usunę z konsoli. Bo ta gra jest tylko na konsolę. Ten Grand Tour, nie? Także... chyba raczej The Grand Tourowa. Tourowa? Gdzie są twoje patostreamy? Ja nie robię patostreamu. Ten samochód jest spoko, tylko malowanie trzeba by było z Need for Speed Underground na dwójki zrobić, nie? No, to wtedy by było fajnie, ale właśnie serwery nie działają. Nie da się malowań w ogóle pobrać. Szkoda. Dobrze ciśnie, kurczę, jestem w szoku, naprawdę. Jest jeden z fajniejszych driftowozów, jakie zrobiłem. Ja zawsze do tych driftowozów pakowałem te takie gorsze opony, żeby lepiej latała ta dupa, a tu wygląda na to, że kluczem do sukcesu, do pełnej kontroli są nawet takie lepsze oponki, nie? No i fajnie, Łyba, że sobie zrobiłeś kolejny challenge. Spoko, Mikus. Fajnie, że znalazłeś tego posta. No i tak wygląda Nissan 350Z zrobiony na drift. Kiedyś sobie jeszcze do niego załadujemy malowanko undergroundowe. Ale naprawdę bardzo spoko się driftuje. Już wiem, jak będę robił... Muszę polepszyć mój tuning driftowy. Bo chyba... niektóre samochody mogły driftować lepiej, gdyby miały te bardziej przyczepne opony, co? Spoko.